Przyglądałem się na różne aspekty życia Kościoła. Nie mówię o Kościele tutaj, ale o Kościele szeroko pojętym, w wierzących rzeczach. To widzę coś, co jest dla mnie bardzo takie uwydatnione. Jak kiedyś powiedziałem wam, ja jestem kaznodzieją wiary, ja głoszę wiarę. Do końca życia będę głosił wiarę, bo to jest nasze paliwo. Na temat wiary, to jest coś, co w ogóle diabeł odbiera nie byle jakie rzeczy ludziom z Kościoła. Jego nie interesuje zabranie jakiejś rzeczy, która nie wpływa. Jeżeli on ma coś zniszczyć, no to on wie, na czym polega to, co trzeba zrobić, aby zniszczyć. I on wiarę chce odbierać, bo bez wiary ludzie wierzący są niewierzący. I to jest to, co on robi zawsze i zawsze robił będzie. To jest masa sposobów na to, które on ma. Zależy jaka kultura, jaki poziom ludzi. Na każdego jest sposób, żeby mu zabrać wiarę. Odebrać mu ją. Kiedy modliłem się, to Duch Święty powiedział, zapytaj ludzi, czy pamiętają, że są wierzący. Czy oni w ogóle pamiętają, że są wierzący? Nie, że są odrodzeni z Bożego Ducha. Bo to, że jesteśmy odrodzeni z Bożego Ducha, to nawet nie trzeba o tym pamiętać. A rozumiecie? Nie musisz pamiętać, że jesteś odrodzony z Bożego Ducha, możesz zapomnieć. I tak pójdziesz do nieba. Ale tak zapomnisz. Rozumiesz? Wspomnisz, sobie przypomnisz w niebie, że się narodziłeś z Bożego Ducha. Zresztą uważam, że tak wielu wierzących ludzi zrobi. Będzie miało. Więc zapomnieli, że są odrodzeni z Bożego Ducha tutaj. Potem się zdziwią, ludzie zdziwią się, bo jestem w niebie. To jest właśnie to, o czym tydzień temu było mówione, to jest zbawienie z łaski, za darmo, przez wiarę. Rozumiesz? Ale to nie o tym mowa. List do Rzymian 3:22 mówi, sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Sprawiedliwość, przyjaciele, to jest postępowanie według prawa. Jakiegoś tam prawa. To jest sprawiedliwość. Człowiek sprawiedliwy to człowiek postępujący według jakiegoś prawa. Dla niektórych ludzi to jest w ogóle szok dla wierzących. O, jakiego prawa? No właśnie. Sprawiedliwość to nie jest coś enigmatycznego, tylko to jest jakieś życie. Żyjesz tutaj, prawda? I postępujesz według czegoś. Ktoś powie, ja żyję z łaski. Najlepszy numer, jak zamieściłem taką informację o witaminach. W ogóle fajna informacja, która witamina na co wpływa. A jakiś kretyn, prawdopodobnie nasz brat w Chrystusie, podpisał to, że jemu wszystkie witaminy Jezus daje. To czasami mówię, kurczę, mówię, normalnie mi ręce opadają. Bo jest wierzący w Jezusa, to Jezus mu witaminy daje. Rozumiesz, o co chodzi? To Bóg, proszę ciebie, niepotrzebnie stworzył warzywa, owoce, zwierzęta, to wszystko, wiesz, no niepotrzebnie miał takie chwilowe zachwianie.
mówi wszystko stworzę przy Ciebie, a potem to olejemy tam Jezusa i ludzie, którzy się nawrócą do Jezusa, to będą myśleć o Jezusie i witamina B6 będzie wpływać w ich mięśnie. Wiecie, to chwała Bogu, że Bóg nie jest psychopatą. Normalny Bóg jest. Jak stworzył Bóg sałatę, to po to, żeby ją jeść. Sałata, jesz sałatę, tak Cię Pan błogosławi. Wiesz, co powiem, taki sposób ma, taki sposób na to znalazł. No ale dla ludzi mówię, pojęcie sprawiedliwy, jestem pod łaską, ja nie żyję według prawa. A jak żyjesz, według czego? Coś Wam powiem. Przecież jak kiedy uczę o łasce, to mówię, że dzisiaj łaska jest prawem. To jest prawo łaski. Cały system funkcjonowania zupełnie inny niż tamten. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie tam w sobotę, w niedzielę, w ogóle wiesz. Ale jest to umożliwienie ludziom, umożliwienie, tak, dostrzeżenia prawidłowych zasad. Bez łaski nie widziałeś, chodziłeś, w ogóle tak, a teraz masz łaskę i ty widzisz, o, wow, to o to tu chodzi, no to łaska ci zrobiła, ci otworzyła oczy. Rozumiesz? Stałeś się sprawiedliwy. Stałeś się jak Jezus. Ogarnięty, zorganizowany, konkretny, jasny, klarowny, mądry, rozumny, rozważny. Rozumiesz? Nie stałeś się hipisem. Tak? Stałeś się sprawiedliwy. Stałeś się sprawiedliwy. Stałeś się człowiekiem, który dzisiaj jest w stanie funkcjonować bez żadnego problemu, tak? W rzeczach, które przynoszą Ci sukces. Oto taki się stałeś. Z Bożej strony sprawiedliwość wygląda nieco inaczej. On usprawiedliwił, czyli wziął Jezusa za Ciebie, zamienił wszystko, co w Jezusie było, na to, co było w Tobie. Ale to jest Jego robota i zostawmy to dziś. To, co On zrobił, jak On to widział. Patrzmy z naszej strony. Z naszej strony, jako sprawiedliwi Boży, nie musimy się starać o Bożą przychylność, bo już ją mamy. Nie musimy się spinać, nie musimy przestrzegać przykazań różnego rodzaju, aby Bogu się podobać, bo Bogu już się podobamy w Chrystusie Jezusie. Ale, tak, jesteśmy ludźmi światłymi i otrzymaliśmy szereg informacji, które będą nasze życie podnosić. Amen. I jako sprawiedliwi mamy to wykorzystywać na maksa. I w mojej Biblii jest napisane sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Aby życie człowieka Bożego mogło być realnie skuteczne, to musi on wierzyć w Boże prawidła i postępować zgodnie z ową wiarą. Jeżeli Ty chcesz, żeby Twoje życie było skuteczne, to Ty musisz wierzyć, że prawidła dane przez Boga są skuteczne, są należyte. Musisz wierzyć. Ty nie możesz pomyśleć sobie tak, jestem w Chrystusie Jezusie, to wszystko przyjdzie do mnie. Nie. Jesteś w Chrystusie Jezusie, to wszystko znajdziesz. To jest bardzo ważna rzecz. A do tego potrzebna Ci jest wiara. Ludzie zapominają, że muszą wierzyć. Im się wydaje, że mogą nie wierzyć, jak są w Chrystusie. A po co będę wierzył? Teraz już jestem w Chrystusie. Rozumiecie? I super. Zanurzony jestem w nim. Dobrze. Jak Ci ktoś zanurzy w wodzie, rozumiesz?
i będziesz chciał się napić i otworzysz buzię, to ci naleci wszędzie. I ona cię utopi. I ja znam dzisiaj kupę ludzi w Chrystusie, którzy są tak niesprawni, że się w pale nie mieści. Niesprawni. Oni są niesprawni. Niesprawni! Wielu ludzi Bożych żyje na pograniczu wiary lub też poza jej granicami. Takie są fakty dzisiaj. Zobaczcie, zgorzknienia, traumy, niedouczenia, duchowa niefrasobliwość, przeciwne wierze nauki i tak dalej stały się powodem zachowań tych ludzi i wyjściem ich poza wiarę. Ludzie przeżywają coś. Przeżywają różnego rodzaju dramaty, a nie stosują szeregu Bożych prawideł i zaczynają cierpieć. I to ich wyrzuca na pogranicze. Mówią tak, w moim życiu to nie działa. Przecież ja jako duszpasterz masę razy takie rzeczy słyszę. Artur, ja wierzę, ale w moim życiu to nie działa. Ja mówię, posłuchaj się. Wierzysz? Wierzę, ja wierzę. Ale w moim życiu to nie działa. Ja mówię, wow, Bóg jest kłamcą, nie wiedziałem. Wow, otworzyłeś mi oczy. Nawróciłem się do wielkiego Hochsztaplera. Wow, on powiedział, że ja przez wiarę żyć będę, a to nie działa. Dziękuję ci, że mi to nareszcie objawiłeś. Tak postępują ludzie. Mówią, to nie działa. Wierzę, ale nie działa. Szok! Oni wierzą w to, że wierzą i to nie działa. Ludzie ci próbują inaczej niż przez wiarę chodzić z Bogiem. Przez doświadczenia. Na przykład do mnie ludzie mówią tak, bo ja tego doświadczyłem. Ale co mi do tego? To znaczy, że jak ktoś ma na przykład alergię na orzechy, to ma takie doświadczenie, tak? Że nie może jeść orzechów. To znaczy, że ja się mam liczyć z tym, co on ma. Dlaczego? Dlaczego miałbym się z tym liczyć? Jutro wyjeżdżam na kilka dni z Bieszczad, sam, bez mojej pięknej żony. Ale ja muszę być co pewien czas sam, dlatego żeby mi mózg wybuchł. Jezus musiał być sam, ja też muszę być sam. Co pewien czas. Jadę w takie miejsce, tuż przy granicy ukraińskiej, od najbliższej wioseczki, w której jest jeden sklepik spożywczy, trzeba iść prawie 2 kilometry w las. I tam jest stara leśniczówka. Nie ma tam wody, jest studnia. Może jest lodówka mała, może, tego nie wiemy. Nie ma tam zasięgu. Ja się w ogóle chwalę tym, bo ja się cieszę. Posłuchajcie, różnym ludziom się chwalę, wierzącym, niewierzącym. Jakże rzadko usłyszałem taką rzecz, Artur, jak ja ci zazdroszczę, a już takich rzeczy pod tytułem, a nie boisz się niedźwiedzi? A mi do głowy nie przyszło, że może tam przyjść niedźwiedź. Ja nie mam na przykład w swojej głowie takiego czegoś, że sobie siedzę przed tą leśniczówką w tym lesie i przychodzi tam niedźwiedź. Ale ja już od kilku wierzących ludzi usłyszałem informację. Posłuchaj, a nie boisz się, że tam przyjdzie niedźwiedź? A ja naprawdę nie przywołałem takich rzeczy nawet w myśli. Nie wyobraziłem sobie czegoś takiego. Jaki niedźwiedź? Niedźwiedź? A po cholerę niedźwiedź do mnie? A co ma niedźwiedź do mnie? Ja nie rozumiem, o co chodzi. Po co ma do mnie ten niedźwiedź?
Ale ludzie wierzący mi zadają pytanie, czy ty się nie boisz, że niedźwiedź do ciebie przyjdzie. Szok. Co to w ogóle trzeba mieć w głowie? Jaki trzeba mieć układ wewnętrzny? Powiedzieć wam, jaki to jest układ? To jest układ niewiary. To jest układ innego systemu życia. Innego systemu życia. Inny system życia. W tym systemie jest takie założenie, że może tam przyjść niedźwiedź. I na przykład coś nie chcieć zrobić. Ja taki sobie nóż kupiłem za 15 zł. Gdzie doskonale władam nożem. No bo co mam mówić? No co mam mówić? Mam mu zrobić, proszę ciebie, prelekcję na ten temat, że w ogóle nie wierzy? I że właśnie w tej chwili informuje mnie o tym? I dla niego to jest takie łatwe, jak w trąbkę dmuchnij. Ludzie żyjący poza wiarą mają niesamowitą łatwość mówienia w niewierze, proklamowania niewiary. To jest ich styl życia i ludzie w kościele tak żyją. Żyją w inny sposób. Mają takie doświadczenie i uważają, że to jest prawda. Że to prawda. A to nie jest prawda. Tworzą dogmaty i tradycje o tytułach antywiara. Choć tak tego nie nazywają. Ale tworzą to. Rozumiecie? Pełno tego jest w kościołach. Ale Słowo Boga jest jasne. Sprawiedliwy mój z wiary żyć. Podkreślam, żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. List do Hebrajczyków 10:38. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Sprawiedliwy mój przez wiarę będzie żył. Jak? Przez cały czas. W każdej dziedzinie, małej i dużej. Przez wiarę. Przez wiarę. Sprawiedliwy mój! Z wiary żyć będzie, ale jak się cofnie, to będzie kłopot, Bóg mówi. Te słowo nie będzie miał upodobania, nie chodzi o to, że Bóg odrzuci, ja o tym nauczałem, nie będę powtarzał, ale chodzi o to, że człowiek nie wierząc nie ma kontaktu z Bogiem. Z Bogiem się ma kontakt, tylko mów wierząc. A ludzie mówią tak, dotknij mnie, ja ci uwierzę. Rozumiesz? Pamiętacie? Przychodził do Jezusa i mówił, pokaż nam cud. Pokaż nam cud, a uwierzymy ci. Ale Jezus nie miał problemu, mówi, ludu przekorny i bez wiary. Żaden cud nie będzie wam dany. Żaden. Nie ma cudów dla was. Mnie rozwalają te ruchy chrześcijańskie, które mówią tak. Cuda są po to, żeby ludzie uwierzyli w Boga. Ja mówię, puknij się w łeb. Jezus, Bóg, podkreślam Bóg, powiedział tak. Ludu przewrotny i bez wiary nie ma dla was żadnych cudów. A ruchy chrześcijańskie mówią tak. Cuda są po to, żeby ludzie Boga poznali. Ja mówię, Boga się poznaje przez wiarę. Przez wiarę. Cuda są, a wiecie dlaczego są cuda? Bo Bóg jest dobry. Rozumiecie, o co chodzi z Bogiem? Są ruchy, które mówią tak. Bóg uzdrawia na znak, żeby w Niego uwierzyć. Ja mówię, Bóg uzdrawia, bo jest dobry. Bo dobry jest. Bo tu o miłość chodzi. Bo choroba jest z piekła rodem. I normalny, zdrowy na umyśle ojciec, a Bóg to jest zdrowy na umyśle ojciec, nie chce, żeby w ogóle ludzie chorowali. Proste? No proste. Bóg niczego nigdy nikomu nie udowadnia. Bóg nie robi żadnych ruchów udowadniających. W ogóle Bóg to jest ostatnia osoba, która coś udowadnia. Jest napisane. Bóg dał dowód i to jest ostatni dowód swojej miłości do was przez to, że kiedy byliście jeszcze grzesznikami, Chrystus za was umarł. Kropka. Panie, daj jeszcze jakiś cud. Kiedyś, jak byłem mniej kulturalny jeszcze, mniej uświęcony, to pokazywałem w tych okolicznościach gest Kozakiewicza. Jak nie wiecie, to sprawdźcie w Google'ach.
kuklach. A prorok Habakuk 2:4. Śmie powiedzieć, oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Życie z Bogiem to życie przez wiarę. Człowiek Boży, który wierzy, to człowiek realnie żyjący sprawiedliwie. Człowiek, który nie wierzy, on jest usprawiedliwiony, ale on nie doświadcza mocy swojej sprawiedliwości. Bo nie ma jak. Życie człowieka wiary będzie miało zawsze sukces i będzie wzorem do naśladowania. Zawsze. Życie człowieka wiary będzie miało zawsze sukces. Dlaczego ja wiem, że moje życie będzie miało zawsze sukces? Bo ja jestem wierzący i nigdy nie będę niewierzący. Ja się nigdy nie wycofam z wiary. Rozumiecie? Nawet żeby kury zaczęły znosić kwadratowe jaja. Ja nigdy nie wycofam się z wiary. Ja się nie wycofam. Ja za swoje życie odpowiadam w 100%. W 100% za swoje życie. Za niczyje życie tak nie odpowiadam, jak za swoje własne. Rozumiecie? W 100% odpowiadam za swoje życie. I ja nigdy nie wyjdę z wiary. Ja przez tyle lat nie miałem wahnięcia wiary. Ja nie miałem wahnięcia. Ja miałem różne wahnięcia, ale nie wiary. Człowiek Boży, który nie żyje wiarą, jest w praktyce w takim samym stanie tutaj w obecnym życiu, jak człowiek nieboży. Rozumiecie, o czym ja mówię? Człowiek odrodzony z Bożego Ducha, który nie żyje przez wiarę tutaj na ziemi, niczym nie różni się od człowieka ze świata. A powiem więcej. Ludzie ze świata, którzy nie znają Jezusa, ale wyłapali pewnego rodzaju parametry wiary, które nawet nie określają jako parametry Boże, tak? Są na lepszym poziomie życia niż ludzie odrodzeni z Bożego Ducha. Rozumiecie to? Ja nieraz takie rzeczy powtarzam. Ludzie się zastanawiają w kościele, czy się daje pieniądze. Mówią, och, nie wiem, ile powinienem się dać. Czy się zastanów, ile powinieneś sobie zostawić. Lepiej się tak zastanów, to łatwiej. Rozumiesz? A ludzie ze świata, biznesmeni, którzy załapali to, że jak się daje innym, to się ma więcej, robią to przez cały czas. Uczy się hojności. Tak? Na spotkaniach coachingowych uczy się hojności. Uczy się dawaj, dawaj, dawaj. Tam się uczy, tam się tłumaczy. Co to otwiera, jak to działa, jaką to energię przyciąga i tak dalej, rozumiecie, o co chodzi? Czyste chrześcijaństwo bez Chrystusa. Ale ciała! Ciała! Rozumiecie? A ludzie w kościele się zastanawiają, bo to są zastanawiacze. Zamiast wierzyć. A wielu funkcjonuje zupełnie poza wiarą. I dziwią się, coś mi jakoś ci nie idzie. Nie wiem, o co chodzi w tym wszystkim. W życiu człowieka Bożego, który żyje poza wiarą, nie ma pokoju, ładu i zwycięstwa. Posłuchaj Habakuka. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Kiedy żyjesz poza wiarą, żyjesz jak niesprawiedliwy. I nie masz spokoju duszy. Twoja psychika jest niespokojna. Jest chaos, zamęt, zamieszanie. Jak ja się patrzę na psychiki ludzi, różnych kościołów, ja mówię, kurczę, o co chodzi z tym człowiekiem? Ja jestem w życiu zorganizowany jak komputer. Rozumiecie? Jak komputer. Proszę zapytać moje żony, moje mamy, jak ja jestem zorganizowany, jak ja funkcjonuję. Rozumiesz? Dla mnie nie jest problem dla ciebie normalnie wstać o 3, modlić się, zrobić trening, zrobić śniadanie, zrobić wszystkie te rzeczy. Rozumiecie, o co chodzi? A ludzie mówią, ja nie wiem, jak mam żyć, ja nie wiem, jak mam żyć. Z wiary!
z wiary. Tak jak mówi Słowo. Nie zapominaj, że jesteś wierzący. Ty nie jesteś niewierzący. Ty w ogóle wierzący jesteś. Ty nie żyjesz przez doświadczenia. Ty nie żyjesz przez dotknięcia. Ty nie żyjesz przez manifesty. Ty nie żyjesz od spotkanka do spotkanka. Ludzie skaczą, powiedzieli, o, dziś spotkałem się z Bogiem. Ja mówię, a ja się z nim nie rozstałem, dlatego tak się nie cieszę. Ty masz jakąś niesamowitą, powiedzieli, radość, że się z Bogiem spotkałeś. A ja się z nim nie rozstaję. Rozumiesz, o co chodzi? Jesteśmy tak cholernie do siebie przyzwyczajeni. Rozumiesz, znamy się jak stare łyse konie. Rozumiesz? A ty masz, a Bóg mnie dotknął, Bóg mnie dotknął. A na mnie trzyma wciąż swoje ręce. Jestem przyzwyczajony do Jego dotyku. Nie skaczę w powietrze, bo mnie Bóg dotknął. Rozumiesz? Jak masz cały czas na sobie rękę Boga, cały czas na sobie, jak masz rękę Boga, to nie tęsknisz. Nie jesteś głodny, nie jesteś spragniony. Rozumiesz? Nie trzęsiesz się za Bogiem. Ludzie się trzęsą za Bogiem. A! Wiesz, kto się trzęsie za Bogiem? To nie doświadcza na co dzień Boga. Ten się za Bogiem trzęsie. Taka jest prawda. Jak doświadczasz Boga przez cały czas, tak? To sobie zasiadasz z Nim do stołu. I nie ma paniki. To tak jak jest w małżeństwie z życiem seksualnym. Jak jest normalne, zdrowe życie seksualne, rozumiesz? To stosunki nie trwają 30 sekund. A? Rozumiesz? To można pokombinować. Ale jak jest niezdrowe życie seksualne i jest rzadkie, tak? To facet zobaczy kawałek dupy po robocie. Tak? Taka jest prawda o małżeństwie. I tak jest z Bogiem. Jak jest się na stałe z Bogiem, tak? To się nie lata jak kot z pęcherzem. Tak? Tylko się żyje przez wiarę, z dnia na dzień, codziennie, codziennie, codziennie. Ludzie mnie nieraz pytają, że to taki, w ogóle, ty tak zawsze masz, to ty robisz, że tak zawsze masz. Ja mnie na pan piję, tak mam. Mówię, z Bogiem chodzę. Z Bogiem chodzę, dlatego jestem nakręcony. Cały czas jestem nakręcony. Najwyżej mi ciało wysiada. Rozumiecie, ciało, fizyczność moja mi wysiada. Najwyżej mi fizyczność wysiada i wtedy mogę paść. Ale ja nie wiem, co to znaczy w ogóle mieć niepokój w duszy. Ja nie wiem, co to znaczy, bo tutaj jest napisane, że oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, a ja w praktyce żyję jako sprawiedliwy i mam wewnętrzny spokój, pokój, jakkolwiek to chce się nazwać. I wysoki standard przez cały czas. Bo z Bogiem żyje przez wiarę, nie przez dotknięcie, nie przez doświadczenie. Doświadczenia i dotknięcia, kiedy żyjesz przez wiarę, tak, są systematyczne i normalne. Ile to książek powstało w świecie chrześcijańskim, opartych na jakimś doświadczeniu? Ktoś na przykład, bo on doświadczył Boga jako ojca, wziął, napisał o tym 4 książki. Dobrze. Potem ludzie czytają, mówią, chcę doświadczyć Boga jako ojca. Co mam zrobić? Co mam zrobić? No jeszcze jedną książkę, przecież to jest bardzo ważne. Jeszcze się dowie z tej książki, z tamtej i z tamtej. Bo ten brat tak doświadczył, a bo ten brat był silnie zaburzony. I taki miał strzał i napisał 4 książki. Rozumiesz, o co chodzi? Bo Bóg jest ojcem od początku. Nie ma innego Boga. Jezus się dobrać ojca, ojca. Poznałeś Boga, to poznałeś ojca. Od początku. Tylko, że przez wiarę nie przyjąłeś prostych elementów, tak? To masz jak masz! I cieszysz się, proszę Ciebie, że teraz go tak poznałeś. Dusza człowieka niechodzącego w wierze jest słaba, chora i cierpiąca. Bóg
może się kompletnie wyrazić w życiu człowieka tylko za pomocą wiary tego człowieka. Rozumiecie? Bóg się może kompletnie wyrazić, inaczej się będzie niekompletnie wyrażał. To nie znaczy, że on się w ogóle nie będzie wyrażał. Ale to będzie częściowe, połowiczne, małe. Rozumiesz? I będziesz zazdrościł innym, że inni mają lepiej niż ja. Bo inni w wierze może chodzą. Rozumiesz? Zobacz. Jest napisane, że pamiętam, gdzie. Jak więc przyjęliście Chrystusa, tak nim chodźcie. Gdzieś do Koryntian. Tak jak przyjęliście Chrystusa, tak nim chodźcie. Tak jak przyjęliście Chrystusa, tak nim chodźcie. Gdy ludzie Boży już długo chodzą z Bogiem, to wielu z nich płowieje. Płowieje. Robią się wypłowia. Piąta Mojżeszowa 32:18 mówi: skałę, która cię zrodziła, zaniedbałeś, zapomniałeś Boga, który cię w boleściach na świat wydał. Gdy relacja z Bogiem zanika, a w wyniku niechodzenia w wierze relacja z Bogiem zanika, to zaczyna człowiek zapominać prawdziwego Boga. On zaczyna zapominać prawdziwego. I zaczyna tworzyć obraz Boga, którego doświadcza. O, doświadczam teraz takiego Boga. Ja mówię, ty kiedy się nawróciłeś? No wtedy i wtedy. Spotkałeś się wtedy z Jezusem? Spotkałem się. Jest napisane, tak jak spotkałeś się z Jezusem, tak z nim chodź. Wtedy było najprawdziwsze spotkanie. Najpotężniejsze. Dotknąłeś wiarą. Wiarą dotknąłeś. Uwierzyłeś. Księga Izajasza 17:9-11. Moje w owym dniu będzie pustkowie, bo zapomniałeś Boga, twojego Zbawiciela. Dlatego chodź, sadzisz rozkoszne sadzonki i zaciewasz obce kwiaty. W dniu, w którym je sadzisz, możesz uprawiać je, rosną. A następnego ranka możesz doprowadzić swoją sadzonkę do zakwitnięcia, lecz w dniu choroby i nieuleczalnego cierpienia nie będzie zbioru. Człowiek Boży, żyjący poza wiarą, tworzy iluzyjny obraz szczęścia. Ludzie żyją w takim szczęściu doświadczalnym. Myślą, że poza wiarą można coś stworzyć stałego, prawdziwego. To jest nieprawda. To jest nieprawda. Wszystko, co jest stworzone inną metodą niż wiara, nie przejdzie próby czasu. Zawali się, rozumiesz? Wszystko, co nie zostało zbudowane przez wiarę na fundamencie Bożej prawdy, wcześniej czy później się zawali. Każda relacja, każde małżeństwo, każdy kontakt, wszystko. Każda służba, wszystko szlak trafi. Na początku będzie pięknie, jak prorok mówi. Nasadzisz kwiatków, napodlewasz, przez pierwsze dni będzie pięknie, ale jak przejdzie tornado, to zobaczysz, o co kama. Ale wiara się nie ugnie. Wiara się nie ugnie. Rozumiesz, o co chodzi? Wiara się nie ugnie. Nigdy. Oglądałem ostatnio taki film z zagadką o gościu, który zaczyna się film jak gościu z szpitalu psychiatrycznym, bo chciał popełnić samobójstwo. Na własne życzenie tam przyszedł. Ale w pewnym momencie dostaje oświecenia w tym domu, w szpitalu psychiatrycznym i dochodzi do wniosku, że on nie chce dalej tak żyć i że w ogóle chce pomagać innym ludziom. Wychodzi, idzie na studia medyczne. I to jest na faktach film. To jest na faktach film. Na tych studiach on w ogóle genialny umysł. Facet w ogóle geniusz. I on, natomiast on bardzo prze na pomoc ludziom. Bardzo prze na pomoc. Chce pomagać ludziom. Idzie na pierwszym roku medycyny, nikt nie może wchodzić do szpitala. On pcha się do szpitala.
wpada na różne oddziały w ogóle, rozumiecie? I robi rzeczy zupełnie inne niż lekarze. Inne. Karcą go, mówią, wyrzucimy cię ze studiów, nie będziesz lekarzem, taki nie może być lekarzem. Facet ma najwyższe notowania ze wszystkich. Ma najlepsze oceny. I któregoś razu dziekan do niego mówi, dobrze, dostajesz ostatnią szansę. Przyjeżdża, mówi takie konsylium, to są lekarze ginekolodzy. Mówi, chcę, żebyś ich dobrze przyjął. Mówi, wykaż się, to nie wyleciesz z tych studiów. Słuchajcie, jest pokazana akcja, podjeżdża w ogóle autobus z tymi lekarzami, ginekologami. A wiecie, co on zrobił? Zrobił takie wielkie kartonowe nogi kobiety, a drzwi to była wygina. I on mówi, zapraszam panów! Zapraszam, zgodnie z zawodem, zgodnie z powołaniem, w ogóle wiecie, o co chodzi. Facet non-stop leci po krawędzi. I pokazuje ludziom, gdzie jest prawda, o co chodzi w tym wszystkim. Wierzy w pewien ideał. Tym ideałem jest to, że sztuka lekarska jest po to, żeby człowieka podnosić. Bo mówi, my jesteśmy tu po to, żeby leczyć. Nie jesteśmy tu po to, żeby być ważnymi lekarzami. Czemu mówiono do nas, panie doktorze? Jesteśmy, żeby leczyć. Rozumiem, o co chodzi. Takie numery im wali. Człowiek wiary, on się nigdy nie wycofa. Jego ciało nigdy nie spłonie. Ale jeśli budujesz nie na zasadach wiary, tylko na innych, to się rozwali. Kryzys przyjdzie i wszystko zmiecie. Kryzys przyjdzie i zmiecie. Kryzys wewnętrzny lub zewnętrzny. Rozumiesz? Izajasz 51, 12, 13. Kim jesteś ty, że boisz się człowieka śmiertelnego, a zapomniałeś swojego Stworzyciela? Ustawicznie dzień po dniu drżysz przed zawziętością gnębiciela i przed lękiem, przed zniszczeniem. Człowiek, który żyje poza wiarą, boi się, lęka się. Ciągle w ogóle przychodzą do niego różnego rodzaju strachy, niepokoje. Bo tylko wiara powoduje, że jesteś w stanie, tak? Realnie i silnie stawić się do czoła przeciwnościom. Tylko i wyłącznie wiara. Ty jesteś skazany na wiarę. W ogóle dzień po dniu. Dziś, jutro, za tydzień, w 20, 30, 40 roku chodzenia z Bogiem. Nigdy nie możesz wysiąść z tego autobusu, rozumiesz? Nigdy nie możesz powiedzieć, ja teraz już mam takie doświadczenie, będę to czy tam. No nie. Zanim widziałem w internecie takie zdjęcie, spotkanie pastorów seniorów, bo ja ich znam, tych pastorów seniorów. Rozumiesz? Oni siedzą przed ciebie, mają spotkanie, pastorzy, seniorzy. My jesteśmy już seniorami, my już wszystko wiemy. My prowadzimy to wszystko. Dokąd prowadzicie, pastorzy, seniorzy? Poza wiarę. Poza wiarę! Bo ja wiem, gdzie oni prowadzą. I co oni robią, i co oni mówią. Prowadzą w różne dziwne miejsca. To diabelski ruch. Ruch Boży to ruch wiary. Wszystkie inne ruchy to wora, wóro, mur. Proroczy słowo na dziś. Księga Jeremiasza, 13 rozdział, 24-25. Rozproszę was, jak plewy ulatujące za podmuchem pustynnego wiatru. Taki jest twój los, mówi Pan, gdyż mnie zapomniałeś, polegałeś na kłamstwie. Życie poza wiarą automatycznie wprowadza na drogę kłamstwa, małego lub dużego. Ludzie wchodzą w różne formy zwiedzeń, małych lub dużych. Rozumiecie? Bo nie trzymając się wiary, tak? Bardzo łatwo jest się wykoleić. Bardzo łatwo pójść w różne doświadczenia. Bardzo łatwo stracić orientację. Bardzo łatwo powiedzieć, ja tak czuję, ja tak się czuję. Ja do ludzi mówię, tak się czujesz? Mówię, to czujesz się nieodpowiednio. On mówi, jak się nieodpowiednio czuję? Mam prawo się czuć, jak się czuję. Ja mówię, nie masz prawa. Jesteś wierzący? Jestem wierzący. Ja mówię, proszę wyregulować swoje uczucia. Co ty uważasz? Co ty nie możesz wyjechać z tekstem, że ty się tak czujesz? Ty się źle czujesz. Czujesz się jak Jezus? Mówię, proszę bardzo, znajdź mi w Ewangeliach takie odczucia Jezusa. Proszę bardzo. No nie ma. Ja mówię, to się źle czujesz.
Wszystkie inne uczucia, które nie towarzyszyły Jezusowi, są z piekła rodem. Bom! Nie masz prawa czuć się jakkolwiek. Masz prawo tylko czuć się jak Jezus. Każde inne odczucie jest chore. Musisz je skromić, uznać za diabelską opresję. Jest ci smutno? Tak? Smutno ci? Smutno? Przeczytaj się, co było smutno. Nie było mu smutno? Wow. To znaczy, jak jest ci smutno, to jest to opresja demoniczna. Depresyjka jakąś miał Jezus? Depresyjka? Miał depresję? Siedział? Ojcu gadał, to już w ogóle nie wytrzymał. Ja w ogóle już nie mogę normalnie. Ja nie mogę, ja muszę wziąć po życie prozak przynajmniej. Przynajmniej to już. Nie znamy takiego Jezusa. Nie znamy Jezusa z depresją. Amen? A więc skąd jest depresja? Z piekła. Amen. Depresja jest piekła. Depresja jest piekła. Smutek jest piekła. Załamanie nerwowe jest piekła. Rozumiecie, skąd to wszystko pochodzi? Emocje temu towarzyszące to są emocje z piekła. Rozumiesz? Emocje z piekła! I przez wiarę musisz je zgładzić. Nie chcesz? To znaczy, że nie chcesz chodzić w wierze. Przychodzisz i mówisz, pociesz mnie, pogłasz mnie, połóż mi tutaj rękę, coś mi się stanie dobrego. Tak, stanie się coś dobrego, póki moja ręka będzie na tobie leżeć. Za chwileczkę moja ręka nie będzie już na tobie leżeć. Ale przez wiarę nie będzie ci potrzebna moja ręka. Przez wiarę jesteś w stanie to rozwalić. Przez wiarę. Ludzie są rozmydleni wewnętrznie, rozmemłani. Rozumiecie? Myślą, że działanie, tak, uzdrowieńcze duszy jest rozłożone na lata. Coś wam powiem. Terapie, które prowadzimy, są krótkie i skuteczne. Wiecie dlaczego? Dlatego, że one nie polegają na rozmemłaniu się człowieka, tylko na tym, że człowieka należy doprowadzić do miejsca wiary. Człowiek doprowadzony do miejsca wiary nigdy więcej nie będzie potrzebował żadnych terapii. Rozumiecie, o co chodzi? Terapia to nie jest coś, przez co się żyje. Żyje się przez wiarę. Terapia to jest coś, co macie doprowadzić do miejsca, w którym będziesz wierzył i trzymał się jak koń dysz dla wiary. To jest po to. Bo ludzie odrodzeni z Bożego Ducha to nie są ludzie, którzy jakikolwiek inny sposób mają żyć, jak tylko przez wiarę. Dla nas nie ma innego sposobu. Przypomnij sobie, jak wierzyłeś na początku. Z jaką pasją odkrywałeś prawdy Boże i trzymałeś się ich kurczowo. Z jaką pasją odkrywałeś prawdy Boże na początku. Z jaką pasją odkrywałeś prawdy Boże na początku i trzymałeś się ich. Może znałeś ich dużo mniej niż teraz. Może to było 10%, może to było 2%. Ale ty je wziąłeś wiarą. Wiarą. A potem co? Jaki przyszedł potem czas? Zapomniałeś, że wierzysz? O, chciałbym, żeby teraz się działo to inaczej, bez wiary, tak siłą rozpędu. Oj, co się stało? Pierwszy list do Tymoteusza 4:1. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystąpią do duchów zwodniczych i będą szukać nauk szatańskich. Odstąpią od wiary, to nie oznacza wyprą się Boga. To oznacza odejść od myślenia i działania na podstawie wiary. To jest proroctwo, nie o tym, że się ludzie wyprą Jezusa, bo my znamy doktrynę. To jest proroctwo o tym, że przyjdzie czas, że ludzie Boży będą odchodzić od nurtu wiary. Ludzie Boży będą żyli przez doświadczenia. Ludzie Boży będą żyli przez emocje. Ludzie Boży będą żyli inaczej, niż na początku było ustanowione. I oto jest ten czas. Zhumanizowany czas. Zhumanizowany. Rozumiecie? Zhumanizowany czas. Zhumanizowany.
gdzie powstały całe nurty, które nie wymagają wiary. Na przykład Kościół katolicki to jest niesamowita organizacja, która w ogóle nie wymaga wiary. Tam się przystępuje bez wiary. Jesteś mały, rozumiesz, przychodzą, poleją cię wodą i jesteś już częścią wielkiego, potężnego Kościoła katolickiego. I już jest pięknie. Rozumiesz, o co chodzi? Wow! Kiedyś ktoś do mnie zadzwonił, jak można się zapisać do waszego kościoła? No nie można. Jak to nie można? No nie. Musisz się narodzić z Bożego Ducha. Mówię, spotkałeś się z Jezusa? A on mówi, ale o co chodzi? Ja mówię, ja nie wiem, o co chodzi. Ja mówię, bo nie tłumaczę, po co on tłumaczy? Wiesz? Ja mówię, tam masz, mówię, linki, jak się na nowo narodzisz, to sobie wejdź, przeczytaj, poszukaj, znajdziesz, kto szuka, ten znajdzie. Wierzysz w to, że kto szuka, ten znajdzie? To nie bądź taki w ogóle, żeby wszystkim wszystko wytłumaczyć. Zostaw ludzi, że trochę poszukali. Niech szukają, to znajdą. Wiecie? Dzisiaj jest ten czas tego proroctwa. Odstąpienie od wiary to życie na podstawie innej niż wiara. Odstąpienie od wiary może być bardzo różne, na różnych poziomach. Rozumiesz? Na różnych poziomach. Można w jakimś odcinku funkcjonować w wierze, a w innych nie funkcjonować w wierze. Na przykład możesz w służbie funkcjonować w wierze, ale w domu już niekoniecznie. I koniec. Na przykład możesz wyznawać w wierze, prawda? Jakieś elementy, ale w innych sytuacjach już nie będziesz wyznawał wierze, bo to jest taka twoja enklawa, w której się żyje bez wiary. Właśnie rodzina jest dobrym przykładem. W rodzinie żyjemy bez wiary. Tak w kościele żyjemy w wierze, a wracamy do domu, żyjemy bez wiary. Uwalniamy słowa. Nie wiem, bardzo mi się podobało to świadectwo. Jak przyszłaś do Michała i powiedziałaś w ogóle, skróć się ze mną w modlitwie. A on się tam, coś przyjdzie, pomoże. Ja Michała poznałem z tej strony też i ja się bardzo dobrze rozumiem z ludźmi z wiary. Mi bardzo pasuje kontakt z człowiekiem wiary. Bo co? Ja się najlepiej czuję, ja najłatwiejszy kontakt potrafię nawiązać z człowiekiem wiary. To może być człowiek zupełnie inny niż ja, to inna dusza może być. Wiecie, o co chodzi? A na przykład z człowiekiem wiary ja nigdy nie będę siedział, nie będę rozmawiał o porażkach, o jakichś trudnościach, on nie przyjdzie w ogóle, nie będzie ze mnie wyciągał, rozumiesz różnych rzeczy, wiesz, i jak mnie tam ciężko, jak mnie tam źle, nie będzie chciał wiary, weź opowiedz mi, jak ci ciężko. Ale mi nie jest ciężko. No nie, może ci tam nie ciężko, no wiesz, jest trudno. Ja mówię, no nie jest mi trudno. No nie jest ci trudno? No tak szczerze, nie jest mi trudno. To no jak ci jest? Ja mówię, łatwo! Taka przeciwstawność to trudno! A dlaczego ci jest Artur łatwo? Ja mówię, bo jest napisane w mojej starej Biblii, którą jednak czytam, że jarzmo Jezusa jest jakie? Lekkie! No to jest mi lekko. No tak naprawdę, patrz człowieku, ty mu tak, a on dalej swoje. Umysł niewiary. Ty mówisz do niego wiarę, ale umysł niewiary on musi, ale tak naprawdę. Ja mówię, znowu wrócę do tej starej Biblii, bo tam mam napisane, że prawda to Jezus. Jak Jezus powiedział, że moje jarzmo jest lekkie. Lekkie, takie słowo. Mówię, po hiszpańsku, on cię przetłumaczył. To znaczy, że jest mi lekko. A tobie zawsze jest lekko. Ja wiem, jak 25 godzin na dobę jest mi lekko. Weź to 25. Ja mówię, mogę. Bóg jest ponad 100%, on jest więcej niż 3 wymiary. No i koniec. I wiesz, urywa ci się kontakt z człowiekiem. On by chciał z tobą popieprzyć, a ci trudno. On by koniecznie chciał od ciebie usłyszeć jakąś niesamowitą głębię problemu twojego. Ja jeszcze raz mówię. Problem określa się raz. Okej. I to jest dojście do korzenia. Nazywa się go. A potem
co się robi z tym problemem. Zamienia się go na prawdę i od tej pory nigdy się o tym problemie nie mówi, za wyjątkiem świadectwa składanego ludziom, kiedy to opowiadasz, jak z owego problemu wyszedłeś. Przecież to są tak proste rzeczy. Prościej nie można. Rozumiesz? Ja o swoich problemach opowiadam w świadectwie. Ja nie mam w ogóle żadnej wewnętrznej potrzeby usiąść na przykład i porozmawiać o moich problemach. Ponieważ moje problemy nie są po to, żeby o nich rozmawiać. Kiedyś był fajny klimat, jak misjonarz znany przyleciał z jakiegoś tam kraju, wrócił do Stanów Zjednoczonych i oni z nim rozmawiają, dziennikarze, mówią, bracie, jak było, mówi, super, to zrobiłem, to już tam go dziennikarz zapytał, mówi, a czy było coś, mówi, bo mówisz, takie same sukcesy, a nie było żadnej porażki? A on mówi, ja nie lubię reklamować diabła. To ja mam teraz przed telewizją amerykańską opowiadać o tym, jak mnie diabeł gdzieś tam chciał dojechać? Weź. A kto to jest, że ja go reklamował? Ja reklamować mogę Jezusa. Ja zawsze mówię, prawda i szczerość to są dwie różne rzeczy. Bardzo różne rzeczy. Szczery to nie znaczy prawdziwy, a prawdziwy to nie znaczy szczery. To wielka różnica. Tylko na świadectwo, jak się diabła pokonywało, mówi się o diable. Albo kiedy się dyskredytuje go. Albo kiedy się pokazuje jego słabe punkty. To jest życie człowieka wiary. Odstąpienie od wiary powoduje, że przychodzą do ciebie demony. Kiedy wychodzisz z ruchu wiary, przychodzą demony. Jest napisane, odstąpili od wiary i przystąpili do czego? Do duchów zwodniczych. Rozumiesz, że jeżeli na przykład zaczynasz funkcjonować w jakiejś dziedzinie poza wiarą, to natychmiast przyjdą tam demony? Bo one się rozgoszczą w tym. I natychmiast też przyjdzie co? Nauka diabelska. Co to znaczy? Nauka, która potwierdzi twoje przeżycia w niewierze. Zaraz się znajdą kaznodzieje niewiary, przyjaciele niewiary, koledzy niewiary, zborownicy niewiary. Rozumiesz? Zaraz cię otoczy, proszę ciebie, taki wianuszek ludzi niewiary i będą podkręcać. O, to tak, dobrze przeżywa. Bo to mówi słowo, że przyjdzie czas, że odstąpią od wiary i przyjdą do duchów zwodniczych. I do nauk szatańskich. Rozumiecie to? Bierzcie to poważnie, bo to jest bardzo ważna rzecz. Ktoś się musi trzy razy zastanowić, zanim w ogóle coś powie. Przychodź do Boga i powiedz, Panie Boże, ja chcę płynnie mówić w wierze. Płynnie mówić w wierze. Jeżeli zauważyłeś, że odszedłeś od wiary, od życia wiarą, choćby w najdrobniejszym aspekcie gdzieś, to musisz zawracać. Trzeba zawracać. Nie dorabię do tego żadnej doktryny. Nie dorabię. Bez chodzenia w wierze jesteś tylko zwykłym, naturalnym człowiekiem. Zwykłym, naturalnym człowiekiem. Twoje życie na ziemi będzie naturalne. Naturalne. Wiecie, ta doktryna, że my się niczym nie różnimy. Ja słyszałem, bo ja byłem przez lata zielonoświątkowcy. Ja słyszałem to w ogóle nauczania. Się niczym nie różnimy od grzeszników, tylko tym, że jesteśmy zbawionymi grzesznikami. Ja nie jestem zbawionym grzesznikiem, bardzo przepraszam. Ja w ogóle jestem święty, ja jestem królem, ja siedzę z Jezusem na tronie. O, spójrz na swoje życie, ja mówię, uspokój się. Ja patrzę na Jezusa. To jest na dzień dobry. Na dzień dobry. Ja wierzę. Wierzę. Ja wierzę, a nie staram się. Ja wierzę, a nie staram się. I tak jak wierzę, tak będę miał. Rozumiesz, o co chodzi? Tak jak wierzę, tak będę miał. Nie tak jak się wystaram, będę miał, tylko tak jak wierzę. Jestem człowiekiem nadnaturalnym. Nadnaturalny.
Człowiek skazany na życie pod mocą żywiołów tego świata to jest człowiek naturalny. Bo to wszystko na ciebie wpływać będzie, jak nie będziesz wierzył. Zrozum, jest na wszystko prawda Boża. Są prawdy Boże. I tych prawd Boże się trzymamy jak koń dyszla. I tych prawd się trzymamy wiarą. Rozumiesz, o co chodzi? Jeżeli przeżywasz w życiu coś, co jest niezgodne z tymi prawdami, to uznaj to za opresję demoniczną i nie nazywaj tego jakkolwiek inaczej. Rozumiesz? Opresja demoniczna. I powiedz, Panie Boże, to dzisiaj przeżywam. I w ogóle Bóg cię świetnie rozumie. To przeżywam, tak mam w mojej psychice, tak mam w moich emocjach, tak mam, Panie Boże, ale wiem, że to jest nieprawdziwe. Ja nieraz przychodziłem do Boga, mówię, Panie Boże, tego brata czy siostrę to mam ochotę zabić. Taką mam, Panie Boże, ochotę. Normalnie taki się we mnie budzi instynkt, po prostu. Nawet mi się to przyśniło dwa razy. Po prostu, nie? Tak mam. Ale wiem, Panie Boże, że to jest kłamliwe. Wiem, że, Panie Boże, to, co ja w tej chwili odczuwam, to nie jest normalna rzecz. I ja teraz w imieniu Jezusa ogłaszam przez wiarę, tak? Że kocham Jacusia, Marysię, Krysię, tak? Błogosławię. Ja nieraz, wiecie co? Żebyście to zobaczyli, to było... Ja nieraz ogłaszałem nad ludźmi, których moje emocje chciały udusić. I miałem o nich bardzo złe myśli, bardzo złe myśli. Rozumiecie? Ja nad nimi ogłaszałem sukces. Ja ogłaszałem sukces nad ich małżeństwem, nad ich pieniędzmi, nad ich relacjami. Ja zdrabniałem ich imię. Rozumiecie, o co chodzi? Ja sobie chodziłem i powtarzałem, Jezus kocha Jacusia, jak bardzo go kocha, o jaki Jacuś jest super. Będzie ja mi się żygać chciał, tu mnie Jacuś stał, tu mnie stał Jacuś. Tu. Bym Jacka zagryzł, proszę ciebie, jednym kłapnięciem szczęki. Ale to moje uczucia! To moje myśli, to jest nieważne, co ja myślę, co ja czuję, jeśli to jest inne niż Jezus. Ale jest teraz co? Ja przez wiarę uderzam w to, co jest we mnie nieprawdziwe, a nie mówię, och, no tak faktycznie, porozmawiajmy teraz sobie, Agatka, o Jacusiu, ale to jest naprawdę, brat, taki, że szok. Nie. Nie porozmawiamy sobie o Jacusiu. Nie. Ja muszę coś z tym zrobić. Ja muszę chodzić w wierze w stosunku do Niego. Rozumiesz? Ja muszę to ułożyć. Ja nie będę o tym rozmawiał. Jak mnie zapytasz, co tam jest, co tam jest między tobą a Jackiem? Nie no, super, o co chodzi? No ale tam słyszałem, że taką rzecz ci zrobił. Daj spokój tam. Mówię, podłość piekła nie zna granic. Jacek jest debesny. Rozumiecie, o czym ja mówię? Chcę, żebyście zrozumieli, jak to działa. Jesteśmy ludźmi wiary, bez uwalniania wiary. Myślisz naturalnie i działasz naturalnie. Diabeł ma do ciebie bardzo łatwy dostęp. Przy tym wszystkim przestajesz rozumieć ludzi wiary i jest ci w ogóle ciężko z ludźmi wiary. Jak człowiek chodzący w niewierze, w sposób naturalny chodzący, zaczyna mieć kontakt z ludźmi wierzącymi, chodzącymi w wierze, to ma trudno, bo się na nich denerwuje. Bo człowiek niewiary chce przyjść i podzielić się, wiesz, bo ja myślę o tym to, ja myślę o tym tamto, a ja myślę o tamtym tamto, a ten w wierze stoi i mówi, wiesz co? No ale to jest nieprawda. Ale ja tak czuję. No sorry, no. To źle, no. Źle masz. Masz źle. Bez wiary nie masz szans na realny sukces. Bez chodzenia w wierze. Przecież jeżeli to, co mówię, dotyczy kogoś z was, proszę, pokutuj. Pokutuj. Jeżeli zapomniałeś, że jesteś wierzący, to podejmij decyzję o globalnej zmianie, o zwrocie. Normalnie przyjdź do Boga, powiedz, Panie, zapomniałem, że jestem wierzący. Umknęło mi. W tej dziedzinie, w tamtej dziedzinie. Niby tutaj jest wszystko dobrze, Panie, bo ja o tym pamiętam, że tutaj jestem wierzący, tu wierzę, ale w sprawie finansów za cholerę nie wierzę. W ogóle to nie wierzę, no Panie Boże, no taka jest prawda, Panie Boże, no uzdrawiam chorych, ja rozumiem, no Panie, tutaj w ogóle wierzę, że kładę ręce na chorych, uzdrawiam chorych, ale kurczę, nie mogę przejść w ogóle tej granicy, żeby iść do pracy, która jest dwa razy większa ode mnie. Cały czas myślę, że tylko jestem w stanie zarobić proszę ciebie 2500, proszę ciebie, a jak mi proponują pracę za 8000, to nie pójdę.
bo się boję, że nie poradzę. Może coś ze mną niedobrze. Może ja nie uwalniam wiary w sprawach finansowych. Albo może ja nie uwalniam wiary w sprawach relacyjnych. Bo ja sobie myślę, że jestem niekompletny. Jak ja mogę iść do tych braci czy sióstr, oni są tacy uduchowieni, a ja jestem taki jeszcze mało duchowy, to przecież tam nie pójdę do nich, no nie pójdę do nich. Nie pójdę i koniec. Jeżeli rozpoznajesz gdzieś w swoim życiu, że żyjesz poza wiarą, albo na jakimś pograniczu wiary, to pokutuj. Może to Cię będzie kosztowało powrót do podstaw nauki chrześcijańskiej. Może to Cię będzie kosztowało, może długo jesteś z Bogiem, ale w ogóle masz zachwianie na poziomie fundamentów. Dawaj z powrotem! Dawaj fundamenty! Dawaj podstawy wiary chrześcijańskiej! Dawaj te początki! Rozumiesz? Dawaj początek! Werbuj do końca! Ugruntuj, umocnij! Rozumiem. To nie ma. Zobaczcie, to jest takie proste rzeczy. Ktoś jest długo sam, na przykład długo jesteś sam, czy sama. Tak? Szukasz męża, czy szukasz żony. I ty w ogóle znasz prawdę na temat męża i żony. Znasz prawdę. Ale przez głowę ci przychodzi sterta różnego rodzaju w ogóle takich młynów myślowych. A może będę sam do końca życia? A może będę sama do końca życia? A może? Dlaczego ty w ogóle tak mówisz? Czemu ty w ogóle nie wstajesz rano i nie mówisz: Boże, dziękuję Ci za męża, dziękuję Ci za żonę, halleluja. Jestem super żoną, jestem super mężem. Dlaczego idziesz, szukasz do świata, jak w świecie wiesz, że nie ma nic? Nic, gówno w krawacie. W świecie albo zewangelizujesz jakiegoś człowieka, rozumiesz? Albo nie możesz zrobić żadnego ruchu z nim. Rozumiesz? Bo on cię pociągnie, tak? Pociągnie cię. W rytm, tak jak Agatka Julita, ty to mówił, muzykę, ty mówisz, Agatka, o muzyce. W rytm muzyki tego świata. Kopie sobie szambą. Ciki, tak. I cię będzie ciągnął. Rozumiesz? A ty będziesz szedł czy szła za nim? To od Pana. Od Pana? Kopacz szamba? Od Pana? Słyszałeś taki urząd w kościele? Kopacz szamba? Z Ewangelizmu, przyprowadź do Jezusa. Niech ci da świadectwo, że chodzi z Bogiem. Uwolnij wiarę w to małżeństwo! Bóg się nie myli. Bóg się nie myli. Nie rób żadnych ruchów poza wiarą. Jeżeli widzisz, że gdzieś tak się dzieje w twoim życiu, jakiś ruch poza wiarą jest, rozumiem, to pokutuj dziś. Zacznij przebywać też z ludźmi wiary. Bardzo cię proszę. Z ludźmi wiary, choć mogą cię denerwować, jak nie wiem. Choć mogą cię wpieniać. Możesz być na granicy z nimi. Rozumiesz? Możesz być w takim stanie, nie no kurczę, aż mnie gnie w ogóle, jak go słucham. Człowieku, ciągle u niego wszystko dobrze, ciągle u niego wszystko w porządku. Ciągle w ogóle chodzi uśmiechnięty, ciągle jakiś kurczę zadowolony. Ciągle jakiś w ogóle do przodu. Dawaj, idziemy, zwyciężymy, zrobimy. Rozumiesz? Przebywaj z ludźmi wiary. Oni ci będą udzielać. Oni nie wejdą z tobą w system kompromisu. Rozumiesz? Oni nie poklepią cię po plecach, nie będą rozumieć, jak cierpisz. Rozumiesz, o co chodzi? Nie szukaj tych, którzy cię poklepią po plecach. I powiedzą: rozumiem cię, wiesz, rozumiem cię, błagam cię, nie szukaj ludzi, którzy cię rozumieją, błagam cię. Jak chodzisz w jakiejś niewierze, to nie szukaj kogoś, kto cię zrozumie, bo ten ktoś cię pogrąży jeszcze bardziej. Zasady są proste, gdzie dwóch lub trzech w imieniu moim, spływa moc. Tak samo jest z drugiej strony, gdzie dwóch lub trzech w imieniu diabła, spływa moc, tylko inna. Jedna jest z góry, druga jest z dołu. Jak jesteś sam załamany, nie? To jest pół biedy. Jak spotkasz drugiego załamanego w kościele, czy dwóch, czy trzech załamanych i stworzycie przez ciebie grupę domową, tak?
To będzie masakra. Masakra będzie. Na tą grupę będzie się wchodziło, będziemy od razu czekać, jakby dostał pałąkiem w łeb. Ale ciężko. Jak może być nie ciężko, człowieku? Jak tu się czyta, że ciebie tylko Jeremiasza i Ezechiela. Jeszcze wyciąga możliwie grube wnioski. Nie. Nie tak. Błagam cię. Jeżeli dostrzegasz, że chodzisz gdzieś poza wiarę, to natychmiast zacznij reagować. Choćby cię to kosztowało powrót do źródła. Choćbyś miał z powrotem wrócić do modlitw innych niż teraz się modlisz, a takich, jakie były na początku. Rozumiesz? Klęknij na kolana i powiedz: Duchu Święty, Duchu wiary, ja chcę wierzyć w każdej dziedzinie mojego życia. Ja ogłaszam, że ja wierzę w każdej dziedzinie mojego życia, bo Ty tak powiedziałeś, bo Ty tak powiedziałeś. Weź sobie kartkę papieru, napisz sobie różne miejsca naturalnego funkcjonowania i powiedz: Panie Boże, ja tak myślę, ja tak czuję, ale Twoja prawda jest inna, Twoja prawda jest inna. Ja wierzę w Twoją prawdę, w Twoją prawdę, w Twoją prawdę. Rozumiesz? W Twoją prawdę. Nie pozwól sobie na to, żeby chodzić w niewierze, błagać. Bo to cię po prostu załatwi. Staniesz się zwykłym, naturalnym człowiekiem. A ja tego nie chcę. Nie chcę tego. Bo ja tego dla nikogo nie chcę. Rozumiecie? Bo ja wiem, co to w ogóle jest. Bo ja widzę ludzi naturalnych. Widzę ludzi naturalnych, którzy jeszcze się... Dzisiaj się jeszcze ludzie szczycą tym, że są naturalni, rozumiecie, w Kościele? Jesteśmy tacy naturalni. Człowiek, tacy naturyści powstali. Rozumiesz, w ostatecznych czasach powinno być napisane, w ostatecznych czasach powstaną naturyści. Oni są tacy naturalni, tak naturalnie z Bogiem chodzą. Jak można chodzić naturalnie z Bogiem, jak to jest ponadnaturalna postać? Rozumiesz, o co chodzi? Jak w ogóle naturalnie z nim sobie możesz pochodzić? Jak on cały czas w ogóle... Chyba ten. Jak ty w ogóle raz w życiu chociaż odebrałeś od Boga taką informację? Rozumiesz, że w sytuacji załamania, no nie? Odczułeś wewnętrznie, że Bóg cię rozumie, tak? To miałeś jazdę demoniczną. Rozumiesz mnie? Jeśli raz w życiu, w sytuacji załamania, wszedłeś do Boga, będąc załamany i odczułeś, że On cię rozumie w tym, odczułeś Jego ciepłą dłoń. Tak, moje dziecko, jestem z Tobą w tym. Nie ma Go z Tobą. Tyle lat! Ja byłem w różnych stanach i przychodziłem do Boga i słyszałem tylko jedno. Artur, co ja powiedziałem? Jesteś zwycięzcą czy nie? Jesteś zwycięzcą. Jestem! Wstań! Wstań! Wstałem. Powiedz, jestem zwycięzcą. Jestem zwycięzcą, Panie. Głośno. Jestem zwycięzcą! Ja sobie magnetofon włączałem, czy tam coś w domu, z uwielbieniem, nikogo jak nie było. I w trudnych sytuacjach biegałem po całym mieszkaniu, krzycząc, że jestem zwycięzcą, jestem królem, jestem panem. Rozumiecie, aż padałem. Jeszcze się nigdy nie zdarzyło, żeby diabeł nie padł razem z ciałem. Nigdy. Zawsze moc wiary zwyciężyła przeciwnika w moim życiu. Zawsze moc wiary zwycięży przeciwnika w Twoim życiu. Zawsze. Wstań, proszę. Ojcze, ja modlę się. Ja chcę, żeby ludzie, którzy zapomnieli o tym, że wierzą w jakiejkolwiek dziedzinie życia, że są powołani do życia w wierze, wracali na tor wiary. Ja przeklinam demoniczne siły niedowiarstwa. Ja przeklinam demoniczne siły, które pociągają ludzi do pseudo funkcjonowania w Kościele, w Królestwie Bożym, które wmawiają im, że mogą naturalnie żyć z Bogiem. Ojcze, ja modlę się o odbudowę ruchu wiary w każdej dziedzinie życia u ludzi, w małej i dużej. Duchu Święty, ja modlę się, aby wszelkie demoniczne siły, które pobudzają ludzi do rozrzewniania się w niewierze, były w tej chwili złamane przez moc imienia Jezus. Duchu Święty, ja modlę się o to. Niech żadne słowo niewiary nie wychodzi przez usta ludzi.
Ojcze, niech ludzie rozumieją, jak funkcjonuje system uleczenia duszy. Niech rozumieją, czym jest wyciągnięcie korzenia problemu, a czym jest pielęgnowanie myślenia o tym korzeniu. Ojcze, ja modlę się, żeby ludzie to rozumieli, żeby to rozdzielali. Ojcze, ja modlę się, Ty, który jesteś Bogiem wiary, Ty, który ludzi pobudzasz do wiary, Ty, który jesteś teraz w ludziach. Ja dziękuję Ci, że Ty ich teraz dotykasz, że Ty teraz pokazujesz, w jaki sposób mają funkcjonować. Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.